Dobry wieczór Państwu, witamy na kolejnym programie Connect to Escape. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami. A jesteście z nami na Nadzieja TV, głosnadziei.pl, jak również zapraszamy na stronę lcstream.com. Tam jest nasz czat, jesteśmy otwarci na Państwa sugestie, pytania. Serdecznie zapraszamy. Temat dzisiejszego programu to radość życia. W związku z tym w studio mamy trzy osoby, które bez wątpienia czerpią radość życia. Jest z nami Monika Anulak. Pani Monika jest pedagogiem. Jest z nami również Marek Micyk. Marek jest teologiem, fanem piłki nożnej. Jest z nami również Tomasz Dudkowski. Tomek jest koordynatorem projektów informatycznych. Witamy. Drodzy Państwo, a teraz chciałem Państwa zaprosić na sondę uliczną, którą zrealizowaliśmy specjalnie na potrzeby tego programu, jak również specjalnie dla Państwa. Serdecznie zapraszamy. Radość, no, życie mamy jedno, tak? Mówi się, że można, jeżeli chcemy. No ja na przykład czerpię radość z tego, że jestem zdrowa, że wstaję rano, jestem zdrowa, tak? Że mogę pomagać innym, mogę pomagać ludziom bezdomnym, tak? Mogę podziwiać piękno, które nas otacza. No i też mogę cieszyć się, mieć radość, że dzielę się na przykład ostatnią kromką chleba, czy ostatnią złotówką, albo też cieszę się, na przykład mam radość, że chodzę na kurs tańca, tak? Albo że piszę piosenki dla kogoś. Jak czerpać najlepiej radość z życia? Myśleć o Bogu i podążać do Niego. Robić to, na co można, nie? Na co może pozwolić chwila życia. Korzystać. A jak być w życiu szczęśliwym? Po prostu żyć w zgodzie z sobą. Jak czerpać radość z życia? No, trzeba sobie podporządkować życie i po prostu, no trudne pytanie, ale radość. Trzeba sobie zorganizować po prostu, o, samemu. Tak. A proszę powiedzieć, a jak być szczęśliwym w życiu? Szczęśliwym, ja myślę, że każdy z nas jest szczęśliwy na jakiś sposób, ale jest dużo i nieszczęścia. Wie pan, to ze wspólnych chwil, no właśnie, spędzonych razem, tak, nie? Dokładnie. Na imprezkach. Dobra, a jak być w życiu szczęśliwym? Jak być w życiu szczęśliwym? No to, proszę pana, żeby zarobić, a się nie narobić. Radość w życiu. No, to jest proste pytanie. No, radość w życiu to raczej z tego, co robimy sami. Samego życia można tak. Chociażby akceptacji samego siebie. To jest bardzo, bardzo ważne. A skąd Państwo czerpiecie radość życia? Nasi respondenci odpowiedzieli, jak Państwo słyszeliście, wielu odpowiedziało, że radość tak naprawdę są rzeczy, w co się angażujemy. To jest życie, które staramy się tak jakoś poukładać, żeby było jak najlepiej, żebyśmy byli jak najbardziej szczęśliwi. I dlatego chciałem się zwrócić do naszych gości z tym właśnie pytaniem. A skąd Wy czerpiecie radość życia? O, jak już powiedzieliśmy na początku programu, czerpiecie radość życia, tak? Mam tutaj troje szczęśliwych, radosnych ludzi. Z czego czerpiecie radość? Myślę, że to się okaże w trakcie dyskusji, czy tak rzeczywiście jest, bo być może to było na wyrost. Ale nie wiem, ja dzisiaj na przykład miałem takie fajne doświadczenie. Zabrałem mojego 2-letniego syna na taką kilometrowy spacer. Za rączkę prowadziłem mojego 2-latka i wróciliśmy autobusem, bo było za daleko, żeby wrócić tą samą drogą. Miałem taką niesamowitą radość z tego faktu, tym bardziej, że jak wróciliśmy do domu, to on kilkadziesiąt minut później po prostu padł i spał przez następne 4 godziny. Aha, to była ta radość. To była ta radość, że dobrze spędziliśmy ten czas, że to było efektywnie. Fajnie. Taka prozaiczna rzecz. Pewnie. Może odnosząc się właśnie do tego doświadczenia, jak on przyszedł do domu i padł, ja dzisiaj też miałem taką okazję, 10 minut drzemki. To też była moja... Też ci dał radość. Tak. Dobrze, okej, rozumiem. Czyli czerpiemy radość życia rodzinnego, rozumiem, odpoczynku, prawda? Ale rozumiem, żebyś mógł czerpać radość z tego 10-minutowego seansu z poduszką, to musiałeś najpierw trochę coś porobić wcześniej, ciężko, prawda? Ciężko popracować. Wtedy ta drzemka ma... Pracę daje radość. No i na pewno trzeba pamiętać, że powody tej radości w życiu się zmieniają, tak? Dziecko trzepie z czego innego radość. Zresztą w ogóle dziecko ma w sobie radość naturalną zupełnie, prawda?
tylko szuka takich okazji, żeby się jak najwięcej właśnie zabawić, ucieszyć, roześmiać i żeby tą właśnie radość z siebie jakby wyrzucić, tak? I jednocześnie zarazić nią dorosłych. Ale potem rośniemy i te powody się troszeczkę zmieniają, wiadomo. Okay. A możemy się trochę odnieść do sondy? Jasne. No, przede wszystkim. No, porozmawiajmy o innych. Tak. My na początku powiemy wszystko o tej radości, skorzystajmy z materiału. Było kilka takich wypowiedzi, że życie jest tu i teraz, trzeba szybko, jak najszybciej. Ale to świadczy o tym, że ludzie szukają tej radości. Jakkolwiek, ale jednak jej szukają. I powiem, że samo takie podejście, że się jeszcze nie załamali, że pani to już bez sensu, to już nic nie ma, nie. Że jednak szukają. I szczególnie, bo widać i słychać, że młodzi ludzie, oni mieli taki bardzo duży potencjał, że jednak jakaś ta radość jest. Czyli widać było, że jednak mimo wszystko nasi respondenci chyba są szczęśliwi, prawda? Czerpią z czegoś radość, ale okej, okay. Coś było, jakie mieliśmy wspomniane przykłady czerpania radości? Mieliśmy coś o tym, pani mówiła o tańcu, ktoś inny mówił o radości w rodzinie i tak dalej. A moje pytanie, wiecie, do was, radość a szczęście. Czym różni się radość od szczęścia, od takiego prawdziwego szczęścia? Bo w pewnym momencie nasz korespondent zapytał, a proszę pana, a czym jest szczęście, prawda? Skoro radość, dobrze, no to jestem radosny, dzisiaj jestem radosny. A czy jestem szczęśliwy? Ja byłam młoda, czyli jak byłam nastolatką, może bardziej w tą stronę, to no jest to taki okres, kiedy ludzie po prostu szukają odpowiedzi na te fundamentalne życiowe pytania. Tak? Mhm. Pamiętam, że wtedy sięgnęłam do jakiegoś takiego filozoficznego opracowania. Było tam napisane o tym, że szczęście to jest moment tuż przed spełnieniem. Aha. Coś takiego, tak? No i jakby przykłady. Szczęście to jest na przykład moment, kiedy para, która za chwilę będzie sobie poślubiona, właśnie gdzieś tam stoi tuż przed kościołem i za chwilę wejdzie i za chwilę się to stanie. Tak? Albo aktor, który siedzi i za chwilę wie, że będzie wywołany i odbierze Oscara. Tak? Bo idąc dalej, prawda? Oczywiście, że ta chwila tego sukcesu, tego osiągnięcia nas niezwykle cieszy, ale przecież myślę, że każdy z nas, każdy, który trochę przeżył w życiu, wie, że natychmiast po tym, kiedy coś osiągamy, stwierdzamy, nie, coś więcej, jeszcze coś więcej, jeszcze coś więcej. Człowiekowi ciągle jest jakby mało, prawda? I dlatego myślę, że szczęście, to było dobrze ujęte, szczęście jest takim czymś, co ciągle jest przed nami, do czego ciągle mamy zmierzać. Wiecie, tak troszeczkę słuchałem tutaj Moniki i powiedziała o tym, że ta para, która, prawda, ma zaraz wejść w związek małżeński, że są szczęśliwi. A co, później to szczęście jakoś umyka gdzieś tam? Jak to się dzieje? Bo to chyba wiecie, jakby tak powiedział żonie, to ja nie wiem. To chyba jest taka gonitwa za tym króliczkiem cały czas, od zdobywania kolejnych szczytów dalej i... Potrzebujemy coraz więcej, żeby być szczęśliwi z biegiem lat? Nie wiem, czy więcej, ale potrzebujemy chyba co rusz to innych wyzwań i co rusz czegoś nowego. Jak gdyby dążenie do szczęścia jest samym szczęściem. Tak bym to określił. Ale to dobrze, dlatego że my jako ludzie musimy się rozwijać. Tak? I to te kolejne stopnie, kroki, które wykonujemy, no, motywują nas do tego. Natomiast cały czas w tym momencie może towarzyszyć nam radość. Gdziekolwiek jestem w tym momencie, czy już zrobiłem ten kolejny krok, czy nie, to mogę być radosny. No coś, nasi respondenci mówili o tym, że trzeba być radosnym z tego, co się ma, z tego, kim się jest, zaakceptować siebie, tak? To też przynosi radość. Szczególnie mi się podobał pan, który trochę był taką męską wersją Zosi Samosi, tak? Że trzeba sobie zorganizować, trzeba sobie ułożyć, trzeba... No właśnie. Życie pokazuje, że nie zawsze da się wszystko ułożyć i przy najlepszych chęciach niestety nie jest to czasem, wychodzi inaczej. Na przykład spotyka nas ciężka choroba, co wtedy? Czy można być radosnym? Okej. Okay. Drodzy Państwo, a teraz jest z nami w studio nasz redaktor Daniel Majkowski. Chcieliśmy zapytać Daniela, co dobrego na czacie? Czy ta radość, która tutaj panuje w studio, udziela się również naszym użytkownikom? Póki co
Ja tej radości jeszcze nie widzę. Aha. Natomiast są pierwsze pytania i takie pierwsze myśli i też takie pytania dosyć trudne, bo jest pytanie o definicję szczęścia i radości, a także to, czy to szczęście, czy ta radość to są jakieś ulotne chwile, właśnie pojedyncze wydarzenia, bo tu też jakby w dyskusji było widać, że to szczęście, ta radość była często odnoszona przez naszych gości do jakichś pojedynczych wydarzeń dla danej osoby, czy też to jest jakiś trwały stan, który może trwać, tak? Który może być już na stałe w naszym życiu. Bardzo dziękuję. A teraz zapraszamy na krótką przerwę z muzyką. Productions in association with Adrian Monk, the preacher. Set. Baby boy. I wanna tell you about a father. Him have two son, him never have no daughter. Family business, three of them, I work with each other. But the troublesome one is the younger brother. Daddy, can I have my share of the business? He called a secretary to the office to witness what a balance transfer, his inheritance was his. Off to a country called debauchery and slackness. I just got this, he really was a novice. Didn't know how to deal with his stocks and his profits. Didn't take long, he's in the tax collector's office. And he's having to deal with heavy financial losses. Bills are coming in, he starts to sink, not to me. He has to rent himself out doing nasty things. Men give him money to clean big pantry, square meals a day out from the dustbin. Nah. But then he remembers his dad. Don't know you remember good you had when things are going bad. Saying him up, oh many members of staff that have food to spare and I'm out here starving. After this moment of introspection, he turns around and goes in his dad's direction. Hoping that his daddy will still accept him, even though when he left he was disrespecting. Saying there is somebody hiding. Do you know who it is? There is somebody hiding. Do you know? Daddy said, come on home. There is somebody hiding. Do you know who it is? There is somebody hiding. Do you know? Daddy said, come on home. So Rudeboy's walking up his daddy's driveway. His daddy sees him from afar and shouts, Sunday! Picks up his dressing gown and starts off running. Overjoyed because he sees his son returning. When I left, I was so resistant. If you take me back, just make me like a sales assistant. Oh, but before he could finish his sentence, daddy hugged him with a love that was so relentless, saying, I want my son to wear Oswald Wartang. Give him some shoes to walk on streets that's golden. Give him a ring so he knows he's chosen. Replace all the money and the stuff that was stolen. I'm cashing in all my stocks and bonds. Call the caterer, tell him big things I grind from Saturday night to Sunday when he's standing his arm. This is what I grind. I'm glad cause my son is home. There is somebody hiding. Do you know who it is? There is somebody hiding. Do you know? Adrian Monk. Daddy said, come on. There is somebody hiding. Do you know who it is? Listen while I teach you. There is somebody hiding. Do you know? Daddy said, come on home. But then remember his brother. He's not impressed with his dad's unconditional love. He thinks his brother really should have got a slap, not a hug. When he was working in the office, he was out in the club. But we had to celebrate. If you don't understand, allow me to translate. My son was lost, but now he's found and he's received a new slate. I'm singing salvation songs. God's love is greater. There is somebody hiding. Somebody needs to come on home. Is it you? Open arms, open arms. Loves ya. Loves ya. Thanks to the Yoboa. Is it you? Is it you? Baby boy! Is it you? 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 Is it
Witamy ponownie w programie Connect to Escape. Jesteście Państwo z nami na Nadzieja TV, głosnadziei.pl oraz lcstream.com. I tam jest nasz czat i na ten czat serdecznie Państwa zapraszamy. No tak, mówiliśmy trochę o szczęściu, mówiliśmy o tym, co nam przynosi osobiście szczęście, ale wiecie, Monika pod koniec naszej dyskusji powiedziała, że szczęście czasem jest ciężko być szczęśliwym. Na przykład ktoś choruje, ktoś w rodzinie choruje, jakakolwiek sytuacja, prawda? Ciężko zachować to szczęście. A czy mimo wszystko moglibyśmy naszym widzom na przykład dać teraz receptę na takie trwałe szczęście? Jest coś takiego? No to jest trudne, myślę, bo ludzie od wieków szukają recepty na długowieczność, szukają recepty na to, żeby być pięknym, młodym, szczupłym i szczęśliwym. I szczęśliwym. I tak naprawdę można by było powiedzieć, że na tym polu jako ludzkość nie mamy jakiejś recepty ogólnej, którą byśmy sobie sami wypracowali, bo no, ciężko znaleźć taką receptę, bo ten, kto by wynalazł taką miksturę na szczęście, myślę, że byłby najbogatszym człowiekiem na świecie. Nie wiem, czy najszczęśliwszym przez to, ale kto wie. Tak, Marku, tak, proszę bardzo. Wspomniałeś o miksturę. No właśnie, chciałem zapytać Ciebie, Marku, o te mikstury na szczęście. Tutaj ustaliliśmy w przerwie. Ja teraz być może wyglądam tak całkiem jakoś rozsądnie i nie wzbudzam podejrzeń, ale w mojej przyszłości miałem właśnie trochę doświadczeń z różnymi miksturami w poszukiwaniu szczęścia. To były różne narkotyki, które, no powiem szczerze, że potrafią człowieka wprowadzić w dobry nastrój. Dlatego nie dziwię się. Nie dziwię się, że ludzie sięgają. I tak jak młodzi ludzie, którzy podczas sondy ulicznej tam mówili, o tu imprezki ze znajomymi. No właśnie. No wiadomo, imprezki, jakieś tam na początku jest piwko, a później kolejne porcje szczęścia w różnych formach. I człowiek zapędza się. To jest taka równia pochyła, gdzie coraz więcej i więcej szczęścia by chciał. No bo jeżeli to szczęście można mieć za 5 zł, no to dlaczego tylko co weekend, skoro można mieć codziennie? Świat jest taki szary, szkoła taka nudna, praca taka ciężka, dużo pieniędzy, mało pracy. No i w ten sposób człowiek znajduje takie klimaty ludzi, którzy no, mówią, to jest rozwiązanie na życie. Rozumiem, że ty już nie szukasz szczęścia za 5 zł. Nie, stwierdziłem, że jest jednak coś lepszego. Jest jednak coś lepszego. W moim życiu to było duchowe odkrycie, kiedy poznałem, że jednak jest Pan Bóg. I tak jak powiedziałem, nie dziwię się ludziom, którzy używają. Natomiast, bo każdy chciałby być szczęśliwym. Nawet jeżeli to powoduje jakąś destrukcję w życiu rodzinnym, w życiu społecznym, w szkole i tak dalej. Nawet jeżeli, no, na przykład ja mówiłem sobie tak, ja nie muszę żyć długo. Mogę żyć krótko, byle jakby kolorowo i szczęśliwie tu i teraz. Trzeba człowieku łapać dzień, bo jutro cię może już nie być, więc rób to szybko. Ale no właśnie, jeżeli jest coś lepszego, to byłem gotów to wziąć. A tym lepszym, tym kimś lepszym okazał się Pan Bóg. Że jednak jest. Myślałem, że go nie ma, a jednak jest i ma naprawdę coś dobrego do zaoferowania człowiekowi. I dlatego zrezygnowałem ze szczęścia za 5 zł. I teraz mam szczęście za darmo, bez ograniczeń, również czasowych. Okay. Myślę, że będziemy rozwijać ten temat. Myślę, że tak. No dobrze, ale bo mówiliśmy o narkotykach, tak? Okej, o tych różnych miksturach na szczęście. Ale wiecie co? Wiecie, czasem ktoś naprawdę popada na przykład w depresję. I wszystko, co widzi przed nim, to po prostu taką czarną ścianę, nie? I w tym momencie potrzebuje pewnych nawet środków, lekarstw, które mają uczynić go szczęśliwszym. Wiecie, to jest coś, co myślę, wiecie, jak to przejść? Taki stan. Są różne stany chorobowe, które wpychają nas, zabierają, odbierają nam szczęście. No depresja jest epidemią dzisiaj, tak? Mówi się, nawet gdzieś tam czytałam o 40% społeczeństwa zachodniego, tak? Że może nie jakaś tam taka stała depresja, ale na pewno częste stany depresyjne. Ludzie, którzy powinni być szczęśliwi, prawda? Ogromny problem.
Właśnie tak jak powiedziałeś, społeczeństwa zachodniego, którym nic nie brakuje, tak. Nic nie brakuje na pewno w sensie materialnym, a przynajmniej nic nie brakuje, jeśli porównać z Dalekim Wschodem, Indiami, Chinami i tak dalej. Dokładnie tak. A jednak czegoś brakuje, czyli tak naprawdę wracamy tutaj do tematu, że szczęście to nie jest absolutnie coś, co możemy gdzieś tam uzyskać poprzez posiadanie, tylko przez, jest to coś, co związane jest ze stanem umysłu, prawda? No a jak sobie pomóc? No to też są różne środki na depresję, tak? Czyli na przykład naprawdę ciężka fizyczna praca, dużo słońca, super. Ostatnio mamy go dużo, zdrowe jedzenie, dużo dobrego picia, prawda? Można sobie pomagać. Oczywiście czasami, tak jak powiedziałeś, są potrzebne po prostu środki farmakologiczne, ale oprócz nich jest jeszcze to, o czym też powiedział Marek, żeby, jeżeli chodzi o umysł, żeby sięgnąć do czegoś, co właśnie związane jest z Bogiem, który chce przez nasz umysł dotrzeć do wprost do serca i uczynić z nas znowu te radosne dzieci. Czyli tak, ale to jest jeszcze... Przepraszam, bo widziałem, że się zapalałeś do dyskusji, ale 40% zachodniego społeczeństwa zachodniego europejskiego, które... Amerykańskiego, które generalnie jest chrześcijańskie, tak można byłoby powiedzieć, więc tu jest swego rodzaju paradoks. Z jednej strony, Marek, mówiłeś, że ta wiara Boga w Boga sprawiła, że szukasz szczęścia gdzie indziej, a z drugiej strony ludzie mają problemy z tym, żeby być szczęśliwymi, mimo tego, że wiedzą, kim jest prawdziwy Bóg. Nie wiem, czy będziemy mieli czas jeszcze, żeby na ten temat porozmawiać. Może nie podczas tej dyskusji, ale na pewno następnej tak. Marku, ale wiem, że chciałeś coś dodać. To już następnym razem. Następnym razem, dobrze. Mam nadzieję, że Państwo zwrócili uwagę na to, że nasi goście nie zgadzają się troszeczkę z naszymi respondentami. Było tutaj coś powiedziane o ciężkiej pracy, która ma przynosić szczęście. A prawda, w naszej sądzie było powiedziane, że tak na dobrą sprawę to szczęście jest czasem tym, aby się nie napracować, a jednak jakoś mieć z czego żyć, tak? Może coś więcej o tym później. Danielu, a teraz zwracamy się do ciebie. Powiedz, co nowego na czacie? No, na czacie toczyła się dosyć ożywiona dyskusja. Zagadnienie jest następujące. Czy ludzie samotni mogą być szczęśliwi? I no tak. Różne były wypowiedzi. Według niektórych oczywiście mogą i znamy takie osoby i były takie osoby i na pewno będą takie osoby, ale niektórzy uważają, że nie, że tylko bliskość drugiej osoby może sprawić, że człowiek będzie szczęśliwy. No ale pytanie, co jeśli nie możemy mieć tej osoby obok siebie z różnych przyczyn? Czy można być szczęśliwym, czy można w inny sposób czerpać radość w takiej sytuacji, w samotności? Okej. To mając w myślach to pytanie, powróćmy, prawda, do Marka, który chciał jeszcze... Przed chwileczką, prosimy cię, Marku. Mówiąc o tym wychodzeniu z nieszczęścia, ze smutku, z braku radości, bardzo często jako społeczeństwo zachodnie koncentrujemy się na sobie. Co ja chcę, co ja potrzebuję, to ja, które pojawia się bez przerwy. Idziemy do sklepu i zastanawiamy się, co dla mnie będzie najlepsze. Jedziemy na wakacje i zastanawiamy się, które wczasy będą najfajniejsze, atrakcje najciekawsze i cały czas zaspokajamy siebie i siebie. No to tak trochę naturalne. No to strony. Jest naturalne, ale to prowadzi nas w jakiś sposób do tej wewnętrznej destrukcji. I to jest niezwykłe odkrycie zarówno ze świata psychologii, jak i bezpośrednio wynika to... Skupianie się na sobie powoduje... Tak. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest jedyny powód tego, że ludzie czują się źle, bo często są to okoliczności zewnętrzne, choroby, nieszczęścia, które spadają w takim dużym ciężarze, że zwyczajnie nie jesteśmy w stanie tego unieść. Ale właśnie koncentracja na sobie jest wielkim problemem. I również Pismo Święte mówi o tym, że kiedy zaczynamy koncentrować się na innych, miłować bliźniego swego, jak siebie samego, tak, siebie samego też mamy miłować, ale kiedy miłujemy również bliźniego, kiedy troszczymy się o ludzi, kiedy pomagamy innym, to w niezwykły sposób, kiedy dajemy, to wcale nam nie ubywa, a nam przebywa tej radości.
I nagle moje problemy wcale nie są takie wielkie, kiedy pomagam innym w rozwiązywaniu ich problemów. I co ciekawe, kiedy ktoś się uśmiechnie z mojego powodu, to i mnie tego szczęścia przybywa jakby dwa razy więcej. Mhm. Myślę, że to jest fajne wprowadzenie właśnie do tego, co do naszego pytania, które przed chwileczką poruszył Daniel, choć myślałem, Marku, że bardziej powiesz o tym, dodasz do ciężkiej pracy, do słońca, dodasz jeszcze sport, znając, prawda, twoje sport, zainteresowania. Sport też. Sport również pomaga. Po prostu wysiłek. Wysiłek fizyczny. No, ale chciałem przejść do tego kolejnego pytania. Jeżeli skupianie się na sobie powoduje brak szczęścia, to w takim razie ktoś, kto nie ma tej drugiej osoby, ktoś, kto tak na dobrą sprawę nie ma z kim dzielić się szczęściem, bądź też dzielić się nieszczęściem, prawda? Bo to jest też, o tym aspekcie też będziemy mówić. Jak ma taka osoba uzyskać szczęście? Jak można być szczęśliwym, będąc samotnym? Społeczeństwo odpowiada, no tak, można być zawsze singlem i teoretycznie, prawda, być ale to jest nowy model, nowy wynalazek. No właśnie. Mhm. A daje szczęście? No, my nie odpowiemy chyba na to pytanie. Czy ktoś ma doświadczenie z tym? Ale myślę, że znacie takie osoby, nie? Trudno byłoby się wypowiadać za kogoś, prawda? Bo jedni mają... Ale przez większość swojego życia mimo wszystko byłeś singlem, jak tak sobie policzysz te wszystkie lata, znasz, prawda? No, ale jednak zmierzałem w jakimś kierunku. I samo to zmierzanie, tak jak już sobie mówiliśmy, dawało szczęście. No. Tak? Przecież nie jest tak, że żyjemy na bezludnych wyspach i mnóstwo ludzi jest wokół nas. I tutaj, jak Marek mówił o tej koncentracji na sobie, od razu mi się skojarzył ten werset biblijny, który tak pięknie nam tutaj może połączyć temat radości właśnie z tym, o czym mówimy. To znaczy, że więcej, Pan Jezus powiedział, więcej radości jest w dawaniu niż w praniu, tak? To jest tak proste, że aż dziwne, że tak mało ludzi z tego korzysta. Bo dawać nie musimy żonie i mężowi, dzieciom, jasne, matkom, ale jest mnóstwo ludzi wokół nas i na pewno mnóstwo potrzeb. I jeżeli ktoś wyjdzie z takiej właśnie, z tej furtki, tak, i pójdzie w tą stronę, myślę, że poziom radości u niego będzie wzrastał. Ale odnosząc się bezpośrednio do pytania z czatu, które przekazał Daniel, czy koniecznie trzeba mieć kogoś, żeby być szczęśliwym? No niekoniecznie, aczkolwiek jest to taka naturalna jakaś droga każdego człowieka. Szukamy tej drugiej osoby, która będzie nam bliska, która będzie nas wspierać. Kiedy mamy gorszy dzień, to ona się uśmiechnie, jakoś nas podniesie. Więc jest to naturalne, ale nie jest to konieczne. No i tak jak Monika powiedziała, to wcale nie musi być mąż, żona, tak, który jest obok nas. To mogą być inne osoby. Kluby wzajemnej adoracji, które się z sobą zgadzają, które gdzieś tam lubią się, robią nie, ale, wspólnie. Ale ludzie się angażują w różnego rodzaju inicjatywy, nie wiem, charytatywne, czy też w jakiegoś rodzaju kluby. Jest masa różnego rodzaju opcji. Stowarzyszenia. Tak. A ci, którzy nie potrafią sobie tego znaleźć, potrafią sobie znaleźć czworonożnego przyjaciela, na którym skupiają całą swoją uwagę i też w jakiś sposób dają sobie radę. No i sport oczywiście. I sport, tak. Ale tutaj mi się kojarzy jedna rzecz, którą chyba trzeba tu powiedzieć, że z kolei nasz świat, szczególnie ten młody świat, czyli to młodsze pokolenie, zaczyna szukać bliskości w taki... dla mnie dziwaczny sposób, czyli tak przez internet. Tak, to no są właśnie te internetowe znajomości, przyjaźnie, jakieś drugie tam może życie, ewentualnie prawda, spotkania. Czaty, prawda? Czaty, prawda, dokładnie. No właśnie, taka rzecz, czaty, która po prostu jest smutna, prawda, w dużym stopniu. Może byśmy na ten temat porozmawiali właśnie. Czy to na pewno jest ta druga osoba i czy to jest na pewno to dawanie, o jakie chodzi? No ktoś tam po drugiej stronie siedzi, prawda, więc gdzieś tam jest ta druga osoba. Może już pomału... Ale jest pokusa, bo w internecie mogę mieć 1700 znajomych, tak? No właśnie. No i mam tą świadomość, cały tłum. A w rzeczywistości jestem w stanie być w kontakcie z kilkunastoma osobami. Ograniczenie czasoprzestrzenne sprawia, że nie jesteśmy w stanie rozwinąć tutaj bardziej tego pola naszych znajomości. Czy można być szczęśliwym przez internet? No właśnie. Możemy być tym, kim chcemy być przez internet, prawda? W pewnym sensie. I to też daje jakieś szczęście.
Ale jeżeli... jest to dosyć sztuczne, wydaje mi się, prawda? Bo ta prawdziwa bliskość chyba właśnie polega na tym i chyba jednak mimo wszystko, chociaż ludzie się przed tym bronią, to po to szukają tej drugiej połówki, żeby właśnie być takim zupełnie przezroczystym, tak? Żeby nie musieć nic ukrywać, a jednocześnie, żebym była przez tą osobę kochana, kochany. Okay. Czyli internet może być czymś dobrym, ale jeżeli jest to sedno jest to naszych wszystko. Relacji, naszego szczęścia, to to szczęście kończy się wtedy, kiedy wyłączamy komputer, tak? Albo zabraknie prądu, jakaś inna awaria i kim jesteśmy? Bezludną, nieszczęśliwą wyspą. No i myślę, że warto sobie zadać pytanie właśnie, gdyby przytrafiło mi się coś złego. No różne rodzaje tutaj nieszczęść możemy sobie wyobrazić. Czy mam kogoś, kto by mi pomógł fizycznie, tak? Nie przez internet, bo mi nie będzie potrzebna ta pomoc. Tak naprawdę, że do mnie przyjdzie i mi pomoże. Jeżeli ktoś taki jest, to znaczy, że jesteśmy w grupie naprawdę szczęśliwych ludzi. Dziękuję, to jest cenna uwaga. Tomku? Nie, no ja się z tym zgadzam, że w grupie jest rzeczywiście raźniej i fajnie, jak można na kimś polegać. Będąc samotnym również można być szczęśliwym, natomiast można sobie naprawdę bardziej pomóc w momencie, kiedy mamy grupę przyjaciół, znajomych lub rzeczywiście osoby, żonę, męża. Tak, szczęście się mnoży wtedy. Szczęście się mnoży. A jak ale się ja tam bym... dzieci, to ty wiesz Monika najlepiej, prawda? Trochę wiem. Razy pięć. Ale właśnie chciałabym też, żeby tutaj ktoś nie miał jakiegoś takiego złudnego obrazu, że jak właśnie mam już tą żonę, męża czy dziecko, to już w ogóle jest... Jakby wszystko jest pełnia szczęścia. To jest dopiero pole, na którym można dawać, a nawet trzeba dawać. No to teraz zmartwiłaś Dawida, bo Dawid jest świeżo upieczonym małżonkiem i jest... No na razie się cieszę z dawania najwyraźniej. I dlatego teraz zakończymy tę dyskusję, drodzy Państwo. Zapraszamy na klip muzyczny, a później będziemy kontynuować. We'll be right back.
Drodzy Państwo, to jest program Connect to Escape. Witamy, jesteście z nami na Nadzieja TV, głosnadziei.pl, bądź też lcstream.com, gdzie cały czas otwarty jest nasz czat. Jesteśmy teraz na półmetku naszego programu i chcielibyśmy poprosić naszego teologa o kilka słów podsumowania tego, o czym mówiliśmy do tej pory. Marku? Tak, mówimy o radości i jesteśmy w telewizji. A w telewizji wszyscy wyglądają tak bardzo radośnie, uśmiechają się i no, na tych ekranach, kiedy włączamy czy telewizory, komputery, no tam wszyscy są tacy zadowoleni, a później proza życia nieraz potrafi być inna. I czy na pewno jesteśmy ludźmi szczęśliwymi, radosnymi, którzy mogą dawać rady innym? Czy to szczęście i radość dzisiaj jest tą prawdziwą radością? Jak sprawdzić, czy jestem szczęśliwym człowiekiem? I na potrzeby nasze dzisiejsze, taką sobie ułożyłem definicję i próbkę, taki papierek lakmusowy, gdzie sprawdzać moje szczęście. Tak pomyślałem sobie, że to jest ten moment, kiedy jestem sam, zupełnie sam, albo nawet ten moment, kiedy zasypiam, kiedy chodzą myśli po głowie o minionym dniu, o różnych sprawach i problemach. I czy wtedy jestem szczęśliwym człowiekiem? Czy potrafię uśmiechnąć się do siebie i powiedzieć fajne życie, naprawdę fajne życie, cieszę się. Kiedy jestem sam, czy jestem szczęśliwy i radosny? I chciałem kilka takich moich refleksji. Teologa, nie teologa, przede wszystkim takiego praktyka życiowego, który mimo iż jestem młodym człowiekiem i każdy z nas ma różne drogi, w różnych miejscach byliśmy i szukaliśmy tego szczęścia, bo chyba na tym polega życie człowieka, że szukamy szczęścia. I myślę, że taką bardzo istotną sprawą jest kwestia sensu życia. Odkrycie sensu mojego życia ma gigantyczne znaczenie dla tego, czy będę radosnym i szczęśliwym człowiekiem. Bo jeżeli budzę się rano i zastanawiam się, po co w ogóle wstawać z łóżka, i nawet jeżeli mam pełną lodówkę i wszystko wygląda fantastycznie, wakacje wykupione, samochód świetny, dom wymarzony z katalogu, ale nie mam chęci wstawać z łóżka, to nie mam radości. Dlatego mieć sens życia to jest podstawą mojej egzystencji. Ja zawsze nad tym się zastanawiałem i właśnie był tutaj problem, bo kiedy nie miałem tego sensu życia, to w pewnym momencie musiałem te krótkodystansowe cele sobie wyznaczać w postaci kolejnej imprezy, od imprezy do imprezy, i to było moje szczęście. Natomiast właśnie te duchowe poszukiwania i odkrycia sprawiły, że moje życie nie ogranicza się do tu i teraz. Bo jeżeli jest Pan Bóg i On naprawdę chce dać człowiekowi to, co powiedział, to, co obiecał, a Pan Jezus mówił o swoim królestwie. Mam swoje królestwo i jest tam dla was miejsce. No myślę sobie, rewelacja. Czyli jednak nie żyję po to, żeby umrzeć i koniec, i jeszcze nie wiem, kiedy umrę, ale żyję po to, żeby pewnego dnia znaleźć się w miejscu doskonałym, pięknym. Jest sens. I mówiąc o takich praktycznych radach, chciałem je podzielić na takie dwie sfery, bo jasne, fajnie jest rozmawiać o Bożym Królestwie, o niebie, tym bardziej, że i tak nie wiemy dokładnie, jak tam będzie. Pismo Święte mówi, że czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, więc za dużo byśmy nie porozmawiali. Możemy być spokojni, że jeżeli są momenty tutaj na tej ziemi, że jest fajnie, to tym bardziej będzie fajnie tam, w tym Bożym Królestwie. Ale jednak jesteśmy cały czas po tej stronie. I jak po tej stronie szukać tego szczęścia i radości? I takim fragmentem, który wydaje mi się bardzo interesującym i pochodzi z autorstwa bardzo mądrego człowieka, samego Salomona. W swojej księdze Kaznodziei Salomona są takie słowa. Nurze więc, jedz radośnie swój chleb i pij w dobrym nastroju swoje wino, gdyż Bogu już dawno miłą jest ta twoja czynność. Noś zawsze białe szaty, a na twojej głowie niech nigdy nie braknie olejku. Używaj życia ze swoją ukochaną żoną po wszystkie dni twojego marnego bytowania, jakie ci dał pod słońcem, bo to jest twój udział w życiu i trudzie, jaki znosisz pod słońcem. Tak, z perspektywy tutaj naszego życia myślę, że warto zwrócić uwagę na te słowa Salomona.
Człowieku, bądź dobrze nastawiony. Jeżeli masz tą szklankę i specjalnie tak jak tutaj w przerwie troszeczkę upiliśmy, to starałem się, żeby było właśnie tak pół na pół. Mniej więcej. No tak, tak. Ta klasyczna dyskusja nad szklanką, czy jest w połowie pusta, czy w połowie pełna. Nie wiem, czy kamery pokażą szklankę. I czy potrafimy cieszyć się z tego, co mamy? Czy potrafimy wykorzystywać te różne okazje naszego życia? Czy cieszymy się z najprostszych spraw, które nas otaczają? Czy tylko cały czas patrzymy na to, co jest dookoła nas, niedostępne, na te marzenia, które jeszcze się nie zrealizowały i mówimy, o, tamci to mają, a ja jestem takim biedakiem. Marku, wspomniałeś Salomona, a jemu chyba było łatwo być szczęśliwym. Samotny nie był, nic mu nie brakowało, prawda? No właśnie, chyba nie do końca, bo w tej księdze bardzo dużo mówił o marności, że jednak to wszystko jest jakąś tam marnością. I gdzieś w końcu mówi, że te wszystkie bogactwa, to co miał, że to mu szczęścia takiego prawdziwego nie przyniosło. Ale mówi, no to co masz, człowieku, no to ciesz się z tego, co masz. I to jest taka naprawdę dobra rada dla każdego człowieka. Nie narzekaj, nie utyskuj na to, czego nie masz. A może to dobrze, że tego nie masz. Skąd wiesz? Urodziliśmy się w takim kraju i ja miałem taki czas, kiedy narzekałem, bo widziałem lepsze kraje, ale później przyszło mi zobaczyć gorsze kraje i no, Polska jest wspaniałym krajem. Dzisiaj nie narzekam. Pomimo naprawdę wszystko widzę, że jest tak dobrze, jak pączki w maśle. Więc można narzekać, zawsze się coś znajdzie i to jest taki nasz sport narodowy, ten z tych złych sportów, których nie należy uprawiać. A narzekanie to naprawdę jest straszna choroba, która odbiera szczęście. A więc ciesz się z tego, co masz, patrz na tą szklankę, że ona jednak, nawet jak w połowie, to jednak pełna. I zawsze z tego można korzystać. A nawet kiedy przychodzą nieszczęścia, bo i one spotykają i ludzi wierzących i niewierzących. Tutaj nieszczęścia chodzą po ludziach i w tym momencie nasza wiara ma naprawdę niezwykłe znaczenie i wartość. Pan Jezus mówił na przykład tak, różne okoliczności nieszczęść. Teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. Różne nieszczęścia, różnego gatunku, ze względu na innych ludzi, ze względu na okoliczności, choroby, różne braki nasze. Ale Pan Jezus mówi, przyjdzie taki czas, że będziecie się w pełni radowali. I to też dodaje radości. Kiedy mam ten spokój i pewność, że ta radość przyjdzie. Nawet jeżeli teraz nie ma jej w pełni, nawet jeżeli teraz jest ciężko, to będzie ten dzień. I on będzie na pewno, jeżeli Jezus to powiedział, to na pewno będzie. No i teraz kilka słów o tym wiecznym wymiarze radości. No właśnie, bo chyba koniec przynosi nam również takie poczucie niepewności, braku szczęścia po prostu. Wiecie, nieważne czy ktoś jest szczęśliwy, czy ktoś nie jest szczęśliwy tu i teraz, to każdy by chciał mimo wszystko, aby to życie trwało jak najdłużej, aby mimo wszystko gdzieś tam to szczęście się pojawiło. Nie? Dlatego... No, mówiąc o tym sensie życia, już wspomniałem o tej wieczności, która dla mnie była odpowiedzią na moje poszukiwania. I jeżeli ja wiem, że Pan Bóg ma swoje królestwo i mówił na poważnie, że chce mnie tam zabrać i każdego innego, kto gotów jest się tam wybrać, to ta myśl daje mi radości tutaj, a tam będzie trwała wiecznie. A to jest całkiem długo wieczność. To jest naprawdę bardzo odświeżająca myśl i chcę w ogóle powiedzieć, że w niebie jest radość, bo nieraz się tak może wydawać, o nie, bo to tam albo cały czas trzeba będzie w jakimś chórze śpiewać, a ja na przykład nie lubię śpiewać, albo jakieś inne bardzo trudne zadania trzeba będzie wykonywać. Będziesz musiał stać na bramce cały czas. No, na przykład. Tak. I czy w niebie może być radość? No może być, na pewno może być. I tutaj znowu przygotowałem jeden tekst. Czego się możemy spodziewać? Z Ewangelii Łukasza. Może nie tyle czego się spodziewać, ale potwierdzenie, że jest radość. I Pan Jezus powiedział te słowa. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych.
No, być może tak troszeczkę wyrwane jakby z kontekstu, ale na pewno jest tam radość. Jak się nawraca, przychodzi do Pana Boga grzesznik, to tam jest wielka radość. Wierzę, że naprawdę wszyscy aż podskakują z radości. Naprawdę w niebie jest radość i to będzie radość, która się nigdy nie będzie kończyła. A ta radość wypływa właśnie ze służenia innym, z pomagania innym. To, co już nam się tutaj pojawiło w naszej rozmowie, dyskusji, na tym polega w ogóle niebo. Ludzie sobie służą. Ludzie, aniołowie, istoty mieszkające gdzieś tam w kosmosie służą sobie i z tego czerpią niezwykłą radość. Bóg jest tym, który służy innym i całemu swojemu stworzeniu, wszechświatowi. To napędza niezwykłą radość. Ale warto się tej radości uczyć już tutaj na ziemi. Tego poprzez służenie innym. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, Marku. Jesteśmy coraz bliżej tematu tej pewnej radości. Tej radości, której nie będziemy, która będzie czymś stałym. Tak? Danielu, chcemy teraz oddać Tobie głos, dlatego że myślę, że nasi widzowie mają coś do powiedzenia na te tematy, które już zostały poruszone. Dziś dyskusja na czacie jest wyjątkowo burzliwa, aż nie nadążam czasami, bo pojawia się bardzo dużo wątków. W sumie też podobnie, nie? Spróbuję jakąś syntezę z tego zebrać. Na pewno pojawiła się kwestia pieniędzy. Jest to powiedzonko, pieniądze szczęścia nie dają, ale ty to sprawdź. Tak? Jak to jest właśnie z tymi pieniędzmi, ze szczęściem, z radością? Czy to jest coś niezbędnego do szczęścia, te środki materialne? Czy to jest jakiś dodatek, jakiś środek do realizacji jakiegoś większego celu? No i tutaj pojawiły się takie myśli wśród naszych użytkowników, że jest to pewien właśnie środek, który może być realizacją jakiegoś celu, natomiast tak naprawdę te pieniądze są najbardziej przydatne wtedy, kiedy możemy za ich pomocą komuś innemu pomóc, tak? Czyli jakiś rodzaj altruizmu, zrobienia czegoś dla drugiego człowieka. A druga kwestia to jest wiara a szczęście. To już było poruszone przez Marka, ale może jak nasi pozostali goście odbierają ten temat. Czym dla nich jest wiara i czy jest też dla nich jakimś właśnie wyznacznikiem szczęścia i radości? Okej. Marek już poruszył, prawda, czego człowiek wierzący, co Biblia mówi o tym, co będzie, prawda? Chciałem się zapytać, słuchajcie, no właśnie, czym jest dla was wiara? Czy jest czymś, czy możemy coś wiedzieć o tym czego się możemy spodziewać? Dla mnie wiara jest bazą. Taką naprawdę podstawą, tak jak Pan Jezus powiedział, że jest skałą, na tej skale buduj. Tak. Od wieku 19 lat, kiedy poznałam Boga, próbuję właśnie to robić. I powiem, że im bliżej człowiek jest Boga, może to zabrzmi tak trochę w sposób oczywisty, ale tak naprawdę po prostu jest. Im bliżej człowiek jest Boga, tym mniej ma momentów załamania, depresji, jakiegoś takiego skupiania się na sobie, marudzenia, narzekania. Ja miałam taki okres dosyć długi w życiu, kiedy po prostu jakoś byłam nieszczęśliwa. Coś mnie jakoś tak gryzło w środku. I wtedy przyszedł mi taki tekst. Po prostu pojawił się w mojej głowie tekst, który jest... Staram się zawsze go sobie przypominać, kiedy mam ochotę ponarzekać. A mianowicie Pan Jezus powiedział kiedyś do uczniów... Nieważny kontekst, tylko to jedno zdanie, piękne zdanie, że cieszcie się, że wasze imiona są zapisane w niebie. I to mi mówi, że mimo tego, że mogę nie być zdrowa, mogę mieć problemy w domu i mogę mieć 100 innych kłopotów finansowych, takich i siakich, to zawsze pozostaje ten ostatni dobry powód, żeby się cieszyć, że moje imię jest zapisane w niebie. To znaczy, że należę tam. Ale czy, okej, bo jest powiedziane, że czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, ale czy czegoś mimo wszystko możemy się spodziewać? Czego się spodziewamy? Po niebie, po życiu wiecznym? Czy coś, co was osobiście szczególnie pociąga? Dlaczego wy chcecie tam być? Chcecie służyć Bogu, chcecie żyć z Nim wiecznie?
gdzie zupełnie znaczy no, ciężko to sobie wyobrazić, natomiast ja mam taką nadzieję, że to będzie miejsce, w którym Pan Bóg mnie zaskoczy. Że to będzie coś ponad to, czego ja tak naprawdę tutaj mam swoje oczekiwania, swoje spodziewania, natomiast to będzie miejsce, w którym będę z innymi ludźmi, będę przede wszystkim z Bogiem, będę mógł mu zadawać pytania, będę mógł się dowiedzieć czegoś, co być może teraz mnie jakoś nurtuje, będę mógł porozmawiać z ludźmi, o których czytam na kartach Pisma Świętego, a być może z ludźmi, których czytałem w książkach historycznych. Tak. I zadać im różnego rodzaju pytania. No, to jest jak gdyby no, niekończąca się skarbnica różnego rodzaju pozytywnych doświadczeń. Mhm. Tak bym to określił. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. A przy okazji, że będzie Seredynowe Morze, będą palmy, biała plaża, to taki dodatek. To są dodatki, prawda? Najważniejsze jest to, co będziemy mogli tam robić. Coś, czego tutaj nigdy nie moglibyśmy zrobić, osiągnąć. Proszę bardzo, Marku. Tak, bardzo często skupiamy się właśnie na tych elementach, których tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie to niebo będzie, ale przede wszystkim chodzi właśnie o ludzi i o samego Pana Boga, którego tam spotkamy, bo to jest Jego królestwo, a to królestwo będzie takie, jakie jest On, jaki jest On. I jeżeli ja w moim życiu jestem w stanie dostrzec, że jest naprawdę kimś bardzo przyjaznym, życzliwym, takim uśmiechającym się Bogiem do człowieka, to ja wiem, że w tej wieczności nie będę się ani bał, ani smucił, ani nudził. I myślę, że wiele tych elementów naszego świata, które nas zasmucają, tam nie będzie. No, ja często podaję taki, mam swój ulubiony przykład z zamkami. Gdybyśmy sobie potrafili wyobrazić świat tylko bez tego jednego drobiazgu, nie musimy pamiętać o kluczach. Zobacz, nie zamykamy domów, samochodów. To Ameryka sejfów. Jest. No, zobacz, sejfów. Tak, nie ma w ogóle jakie tam sejfy, bo po co, niektórzy. Nie? I już nie mówiąc o chorobach i wszelkich innych trudnościach, komarach i tego wszystkiego, tak. Czego tam nie będzie. Zobaczcie, jak jeden drobiazg potrafi zmienić naszą rzeczywistość, że to już jest świat, którego no, nie jesteśmy w stanie ogarnąć, a tam będzie tyle nowości, że my się chyba na nowo w ogóle żyć będziemy musieli nauczyć. Jeśli ja mogę powiedzieć, dlaczego czekam na niebo? Tak. Dwa powody są w moim przypadku. Po pierwsze, nie będę tam miała już żadnych kompleksów i żadnych ograniczeń, które mam dzisiaj. Będę sobie mogła porządnie pośpiewać w odróżnieniu od Marka. Ja będę grał. O. Dobrze. Piłkę czy na harfie? Piłkę. O, na harfie może też się nauczy. A druga rzecz to jest to, o czym, co po prostu kocham, a co z różnych względów nie jest dla mnie możliwe na tej ziemi, czyli podróżowanie. Jak sobie wyobrażę te podróże międzygwiezdne, międzygalaktyczne. Wszechświat, który się cały czas rozszerza, prawda? Dokładnie, ale właśnie poznawanie tych wszystkich planet nowych, ich mieszkańców. No, coś pięknego. Nasze życie jest za krótkie, żeby być szczęśliwymi. Ktoś tak kiedyś powiedział, prawda? Proszę bardzo, Marku. No była taka myśl tutaj z czatu o tych pieniądzach, jeszcze o pieniądzach. No właśnie, a te pieniądze, tak. A pieniądze to jest normalny element naszego życia, więc czy one naprawdę dają szczęście? Trudno jest żyć bez pieniędzy w naszych realiach. Ale byłeś w Indiach, Marku, a tam spotkałeś różnych ludzi. Którzy mieli tak, pieniądze, no, raczej nie mieli niż mieli, a mimo wszystko potrafili być szczęśliwymi ludźmi, co mnie naprawdę zadziwiało. Nieraz jak ktoś podchodził i uśmiechał się, wyglądał bardzo przyjaźnie, ale ja i tak miałem wielkie wątpliwości, czy nie chcę właśnie tutaj się zaczaić na mój aparat albo kamerę. Chciałbym, żebyś się podzielił swoim szczęściem. Tak, ale nie, oni naprawdę potrafili być szczęśliwymi ludźmi, pomimo swoich wielkich niedostatków. To było niezwykłe doświadczenie, ale myślę, że normalną sprawą powinno być dla każdego człowieka, żeby miał to minimum. To nie chodzi naprawdę o jakieś bogactwo, bo w pewnym momencie człowiek potrafi się zgubić i zapomnieć nawet o Panu Bogu. To też Salomon napisał: Panie Boże, spraw, żebym nie miał ani za dużo, ani za mało, bo jak będę miał za dużo, to zapomnę o tobie. O, to już jestem taki bogaty i wszystko mam i teraz to już
kosmos będę zdobywać. Ale też, żeby jednak nie mieć za mało, bo jak człowiek ma za mało, to się martwi, to jest głodny, rodzina głodna i to nie jest dobre. Wydaje mi się, że też ważnym aspektem jest to, żeby będąc szczęśliwym, być również wdzięcznym. Bo to też jak gdyby ten punkt ciężkości przesuwa w kierunku powodu, dawcy tego szczęścia, osobie, która jest powodem tego szczęścia, mam na myśli Boga, bo chrześcijanie wierzą, że wszystko to, co ich spotyka, jest w pewnym sensie jakimś prezentem od Pana Boga. Czy to jest kwestia czegoś dobrego? Jeżeli spotyka nas również to złe, trudniej zaakceptować, że to może być w jakiś sposób prezent od Pana Boga dla nas. Natomiast mamy historię Hioba, tak? Który również inaczej podchodził do tych kwestii. No i na podstawie chociażby tej historii możemy wiedzieć, że nieszczęścia nie pochodzą od Pana Boga. Pan Bóg jest dawcą tego, co dobre. I jak już wspomniałeś, Tomku, historia Hioba kończy się tym, że Pan Bóg te wszystkie nieszczęścia odwrócił w szczęście. I to jest też powód do radości. To jest ta umiejętność i na tym polega wiara, że ufam, że pomimo trudności Pan Bóg potrafi moje braki, moje słabości w coś dobrego przemienić. A On jest naprawdę w tym mistrzem. Nawet kiedy dzieje się coś złego, tak? To tak. Możemy ufać, że i to może być odwrócone. No i Pan Bóg nas uczy przez trudne doświadczenia. Dziękuję. Dziękuję Wam bardzo. Drodzy Państwo, to jest program Connect to Escape. Jesteście z nami na Nadzieja TV, głosnadziei.pl, jak również na stronie LC Stream. Kończymy pomału nasz program, więc chciałbym Państwa zaprosić na czat, ale już pomału program dobiega końca, więc mam nadzieję, że kilka chwil spędzonych z nami przybliżyło Wam, może nie wiem, gdzie jesteście, nie wiem, co teraz w tym momencie robicie, jaka jest sytuacja w Waszym życiu, ale tak jak nasi goście, chciałbym, abyście pamiętali o tym, że prawdziwe szczęście, dawcą prawdziwego szczęścia jest Bóg. Bóg ma odpowiedzi na to, co się dzieje z nami, tu, teraz, co się dzieje w naszej rodzinie, co się dzieje w pracy. Drodzy Państwo, chciałbym, abyście przez moment teraz zastanowili się nad tym, co powiedział Salomon. Po raz kolejny, tak jak powiedział Marek, człowiek, który miał wszystko, a mimo to powiedział, moje szczęście, jedyne szczęście jest w Bogu. Dlatego chciałbym Państwa zaprosić na kolejny program, ale prawda jest taka, że kolejnego programu przez jakiś czas nie będzie, ale mam nadzieję, że spotkamy się z Państwem również po raz kolejny na naszym kanale. Zapraszamy na stronę Nadzieja TV. Tam, drodzy Państwo, co tydzień możecie z nami być. Są produkowane cały czas ciekawe programy, jak również zapraszamy na stronę głosnadziei.pl. A teraz chcemy Państwu podziękować, życzyć dobrego wieczoru i wiele szczęścia na teraz i na cały czas. Dziękuję bardzo.